Muszę sobie zrobić zrzut treści wizualnych, bo mi się nagromadziło w mózgu i w związku z tym muszę to z siebie wyrzucić. Widziałem taki ładny program o mitach greckich na podstawie przeżyć autentycznych Greków, którzy żyli w Grecji, którzy walczyli w Grecji, którzy przeżywali różne historie w Grecji i jak gdyby no, nazywali się tak jak postacie mitologiczne, czyli jak gdyby wszystkie te mitologiczne opowieści były o autentycznych ludziach. No to już tak powiem, tam są jakieś ubarwienia i tak dalej, no to już inna sprawa, ale sam korzeń jest autentyczny. I to mnie tak zainspirowało, to nie, to tak, to jest jedna z myśli tylko telewizyjnych, bo mi jeszcze się dużo przewinęło i przez głowę, bo wiele wypatrzyłem, ale potem sobie zacząłem przypominać z czasów przedchrześcijańskich, czyli jak jeszcze, że tak powiem, no nie zajmowałem się sprawami religijnymi, tylko żyłem pełnią życia i jeździłem z rodzicami samochodem, bo mnie wozili tym samochodem od dziecka, a potem byłem już kierowcą i też jeździłem i przejeżdżaliśmy przez takie koło samolotu stojącego na ziemi. I to dziwne, bo nie dziwne, normalne. Ktoś kupił, zakładając biznes, kupił po prostu już samolot z demobilu. Był to samolot pasażerski, ale no, sprzedali go jako taki, który już nie może latać. No więc w związku z tym ktoś kupił ten samolot, postawił go na ziemi i zrobił z nim restaurację. I nie pamiętam, w jakiej to miejscowości było niestety, nie wiem, czy to Lutów, czy gdzie indziej, ale gdzieś tam stoi ten samolot na ziemi i jest w nim restauracja. Można pojechać, zobaczyć, jeżeli się będzie mieć działo gdzie, albo gdzie się znajdzie w internecie restauracja w samolocie. No to w tym momencie tam to jest właśnie taka idea takiego domu, hermetycznego domu stojącego na ziemi, bo samolot musi być hermetyczny. Szczególnie pasażerski, jak leci wysoko i tam jest niskie ciśnienie, to w związku z tym musi mieć no i układy filtrowania powietrza i sprężania do odpowiednio ciśnienia, bo tam ciśnienie wysoko jest dużo niższe, ale w samolocie musi być takie ciśnienie jak na ziemi, czyli żeby pasażerowie nie odczuwali zbytniego dyskomfortu. I tak dają cukierki w samolocie, żeby ludzie przełknęli ślinę, kiedy im ciśnienie spada w uszach i to takie nieprzyjemne uczucie jest, że coś tam się jakoś z tym słuchem dzieje, w związku z tym trzeba przełknąć ślinę, żeby normalnie słyszeć. No to rozdają w samolotach cukierki, ale sam układ sprężania powietrza, żeby w samolocie było takie samo ciśnienie jak na ziemi, żeby to była jedna atmosfera, a nie 0,6 atmosfery czy 0,7 jak na górze. Wysoko, tam gdzie jest minus 50 stopni, już panuje temperatura, tam gdzie lecą samoloty, wysoko. No więc jeżeli taki samolot z demobilu ktoś kupuje i stawia na ziemi i zakłada w nim restaurację, no to tak naprawdę, no to jest król, no bo już po prostu ma możliwość no, zamieszkania w takim hermetycznym układzie. No, on jest rozhormetyzowany niestety, ale jak gdyby ma możliwości. Nie można zainstalować wszystkie urządzenia do tego, żeby stał się z powrotem hermetyczny, tak jak wtedy, kiedy był samolotem, jeszcze latał w powietrzu, no i zarabiał niestety wtedy ogromne krocie pieniędzy na biletach lotniczych, więc w związku z tym to jest albo na biletach lotniczych zarabia, albo na ziemi w restauracji, kiedy się prowadzi przy ruchliwej tarasie, też zarabia. To gdy przejezdni zatrzymują się, żeby sobie zobaczyć, co w tym samolocie jest, a w nim jest restauracja, no to od razu trzeba wejść i zobaczyć, jak się w takiej restauracji je, jak się znajduje człowiek w samolocie od środka, jak go widzi. No i można zjeść obiad, czy tam inną przekąstkę, ale no jak gdyby sama przygoda z takich odwiedzin w samolocie na ziemi stojącym jest. No i w związku z tym jest to idea, że samolotów stojących na ziemi, które mają wszystkie układy
takie, które hermetyzują się w związku z tym, że atmosfera na planecie się zmienia i zamienia się w atmosferę Marsa, czyli staje się niezdatna do oddychania i, no i nie ma w niej tlenu, ponieważ tlen został zużyty. No i teraz jeszcze trzeba by pomyśleć o tym, jakie są te sposoby produkcji, przemysłowej produkcji tlenu. Czy się wytwarza tlen, bo wytwarza się tlen w różnych okazjach, na różne sposoby, ale po prostu nie tylko drzewa wytwarzają tlen, ale również ludzie w fabrykach, więc w związku z tym trzeba by poszukać tlen, fabryka tlenu, czy tam, nie, fabryka tlenu to będą ze drzewa, to tam. To już wiadomo, ale chodzi o przemysłowe metody wytwarzania tlenu. O! I to by było interesujące.